W tym odcinku, moi drodzy, sukces już na samym początku, bo nie będzie to pizzeria. W Egiertowie Magda Gessler znów ktoś próbuje zaskoczyć. Dużo podróżuję po Polsce, ale nie zdarzyło mi się, żeby ktoś mi klepnął tak po lędwicy. Żona się wtrąca w taki sposób, że one w ogóle nie mogą gotować, bo jak wchodzi, to całe drżą. Jestem po prostu niedoceniona. Jak ja przyszłam, jak ja gotowałam rosół, wrzucałam marchewkę, seler. Nie, tak nie ma być. Podziękowania. Ty zapierdzielasz. Przychodzisz o godzinie drugiej, one jeszcze nie są zrobione. One się wyrobić nie mogą. Siedzą i palą. Nie płacz. Albo zostajemy i będziemy gotować, albo... Albo odejdziemy. Tak nie miało być. Czyli, jak rozumiem, tutaj po raz kolejny zresztą problemem będzie szefowa. A właściwie może nie szefowa, tylko żona szefa. To ją można nazwać szefową, czy nie za bardzo? Chyba, że tu będzie taki plot twist. Jak na razie w tej zapowiedzi te kelnerki, kucharki i tak dalej wyszły na takie pokrzywdzone, a to się okaże, że one faktycznie są tymi złymi. Ciekawe, czy tak będzie. Pewnie nie. Pewnie zupełnie nie. Kilkuset mieszkańców, przelotowa droga łącząca Kościerzynę z odległym o 40 km Gdańskiem. Remiza ochotnicza. Straży i szkoła. A wreszcie Jurand, restauracja zbudowana przez Jerzego i Zdzisławę. Restauracja po... Kurde, kawał chaty. Gorzej jak to faktycznie tak na wyrost jest. Byliśmy w 2009 roku, było otwarcie, 7 stycznia. W zeszłym roku to jeszcze jakoś takoś szło, ale w tym roku to już jest katastrofa normalnie, totalna... Katastrofa? Zainwestowałem tutaj z $1.5 miliona. $1.5 miliona? Ile? Dobrze, że on nie powiedział kwoty w przeliczeniu na polskie, bo bym dostał chyba po prostu zawału. Jedna osoba, że tu głowę obróci w tą stronę, to jest dużo. Tak jakby tego tu nie było, nie? To miejsce jest zaklęte. To mogę 5 razy mówić, bo innego wyjścia nie ma. Nic dziwnego, że budzą się demony. Bo my tak siedzimy, a może jutro będzie lepiej, a dziś pada deszcz, może... Ale dlaczego? Dlaczego tam nie ma osób? Bo to wygląda całkiem spoko. Skoro tam przejeżdżają cały czas auta, to jest przy dosyć takiej ruchliwej drodze przy tym, co pokazali, przynajmniej na przebitkach. Czemu tam ludzi nie ma? No ale czasami przesadzają po prostu. Nie ma tego przychodu, no szefostwo się denerwuje. Patrzy na nasze ręce, można powiedzieć, że zwraca na wszystko uwagę. Przykryj go. Zaraz przykryję, ja mam tutaj dekę. Jest takie coś, że o tak w tygodniu nie ma ludzi i przez to właśnie my się i stresujemy, denerwujemy. Ale to pani ma jasne oczy, nie? Dosłownie tylko na to tutaj zwróciłem uwagę. Od kiedy tutaj przyszłam, to jest, cały czas były zmiany. Ma być tak robione, a nie tak. I tak cały czas, że tak szczerze to u nas to jest na psychikę już nam siadło. No taka prawda jest, że wy się nie nadajecie. Że ludzi nie ma przez nas. Bo my źle robimy. Może coś w tym jest. Może faktycznie beznadziejnie gotują na przykład. Zawsze trzeba mieć to na uwadze, że może faktycznie no zła ta kuchnia jest na przykład. Jedną jajecznicę, no. Najgorsza moja inwestycja w życiu. Mówię żonie, weź ty, ja mówię, kurde, weź coś, myśl co tu jest, ja mówię, co tu jest nie tak, do diabła. Mi się wydaje, że ja umiem gotować wszystko, też umiem zrobić, ale może ja to źle robię. I może ja źle wymagam od... Ta pani wygląda jak taka typowa Karen z memów. No dosłownie tak wygląda. Nie obrażam absolutnie tej pani, tylko no ma taką fryzurę, ma taką aparycję jak takie babki z memów. Czas odczarować. Potrzebna dobra wróżka. Magda Gessler przybywa. Kaszuby, moje ulubione. Koniec wsi, karczma Jurand. Czemu jej nie idzie, skoro taka piękna? No właśnie. Ludzie by się tam chociaż, nie wiem, z ciekawości jakiejś zatrzymali, bo to wygląda naprawdę imponująco. Tak? Podawana jest z suszonymi owocami i z ziemniaczkami zasmażonymi z boczkiem. Dlaczego tu jest tak strasznie dużo dań? Piąte są wszystkie mrożone. Są? Nie. Golonki na przykład nie. One są próżniowo pakowane. A co jest gotowane dzisiaj? Właściwie to teraz ziemniaki z wody. Aż się kelnerka sama zaśpiała z tego, co powiedziała. No, pieczona była wczoraj. Ja chcę na pewno czerninę. Dobrze. I będę chciała flaki. I potem polędwicę wołową w sosie kurkowym. Sos kurkowy obok, niech mi nie polewają polędwicy. To udo z gęsi, czy z kaczki, co mam wziąć, to jest świeższe. Kurde, to jaką ona sobie wyżerkę tam szykuje. Jeden placek ziemniaczany, buraczki i już. Rób ziemniaki, ja? Do czarniny, panie. Przy ziemniakach roboty będzie najwięcej. Trzeba je ugotować. Poza tym liczne kucharki zajmą się głównie... I znowu, słoikowo. Wszystko jest ze słoików, wszystko jest z pojemników próżniowych. Wszystko na gotowca. Czyli wyzwanie godne mistrzów.
gdyż aby przyrządzić dobrą czerninę, gotowanie trzeba mieć we krwi. O, tłusto. Trochę kisiel, a nie czerninę. Czy co to? Nie wiem, co to jest, szczerze powiedziawszy. Nie ma opcji, że ja bym to zjadł. Nie ma takiej opcji po prostu. Gruszka. Wygląda strasznie taka niepocięta. Nie wiadomo, czy to kawałek palca, czy ucha. Nie jest zła, ale ilość mąki jest dramatyczna. Czyli to przez mąkę jest taka gęsta, tak? O to chodzi? Bo ja już próbuję po takim czasie, po oglądaniu kilkunastu odcinków, już próbuję w miarę dedukować. Ja myślę, że za te 17 sezonów, które są na razie dostępne na playerze, ja już będę mistrzem. Ja już będę po prostu szefem kuchni w miarę jakiejś pięciogwiazdkowej knajpy. Będę wiedział wszystko, będę omnibusem restauracyjnym. Masakra. Woda, po prostu czysta woda. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo źle. Po prostu pomyję po flakach. W kuchni tymczasem rozpętuje się burza. Kołduny miałeś. Ty Bożena, tak ty słuchasz? Ty w ogóle nie słuchasz, co się do ciebie mówi. Oho, zaczyna się jakaś kłótnia już. Zaraz będą latać garnki. Odpal tu wodę jeszcze. No bez słowa odpal tu wodę, no. Harmider. Czy wy nie wiecie, że cebula jest dopiero potrzebna? Serwowane dania przyjmowane są chłodno. Za to w kuchni aż buzuje od emocji. Ja pierniczę, a swoją drogą nie wiem, czy wam będzie to przeszkadzało, ale tym razem, żeby się nie zrobić głodnym, jak będą przygotowywać jakieś dania, to wziąłem sobie, po prostu odgrzałem obiad, także będę jadę razem z nimi. Jezu, co to? To jest polędwica? Tak. Od kiedy polędwica jest schabowym? Tak, tutaj podajemy. Ja nie mogę. Powiem szczerze, że dużo podróżuję po Polsce. Ale nie zdarzyło mi się, żeby ktoś mi klepnął tak polędwicę. Jezu, jakie ostre, o Jezus. No zaraz się po prostu... Ale no, mimo że moje jedzenie jest ostre i gorące, to na pewno jestem pewny, że smakuje lepiej niż ta polędwica. Co mi jeszcze zostało? Budko z gęsi, buraczki, ziemniak z wody i pierożki. To może pierożki? Ja już udko potraktuję udkowo. Znowu legumina, ilość mąki. Jezu, jakie to jest niedobre. Do każdego sosu one wpierdzielają tonę mąki, żeby tylko był gęściutki. Tutaj jest ze szpinakiem. To jest do tego pierożka. Tak. O. Czy to jest kisiel z torebki? Ta żurawina? Tak. Mogę poprosić tą torebkę? Od kiślu? Czy jej tutaj cokolwiek będzie smakowało w ogóle? Czy te panie tam na kuchni umieją gotować? Gdzie mi opakowanie od sosu żurawinowego? Z gęsi, papka z gęsi. A tu jest... z fetą. Śmierdzi tak szpinak, jak gówno końskie. I na tym skończyłam. Zajebiście, żeś powiedziała. Smacznego. To jest katastrofa. No cóż, restauracja Jurand to wróg kaszubskiej kuchni. Tutaj można się nauczyć, jak nie należy jeść. To po prostu świństwo. Ale dobra, umówmy się, zawsze to się tak zaczyna, zawsze jest beznadziejnie, do dupy i tak dalej, a w takich większych knajpach się udają po prostu te rewolucje. Bo chyba, że jestem w błędzie i to będzie całkiem inaczej, ale to wtedy wyjątek potwierdza regułę. Co nas czeka? I wy mówicie, że wy dobrze gotujecie, widzicie? Ja mówiłem, przyjdzie osoba jakaś i to sprawdzi. Nie może być tak, że dobre żarcie, a ludzi nie. Ale typie, to ty jesteś właścicielem, ty odpowiadasz za kartę. Nie te panie, co gotują. Dzień na Kaszubach deszczowy i wietrzny. Czy wiatr odnowy dotrze do Juranda? Nastał czas prawdy. Kto jest psujem tej restauracji? Hawira wystawiona jak ta lala. W środku zła energia i kiepskie żarcie. Ja obstawiam, że właściciel i właścicielka tutaj są największym problemem. No ale mogę się mylić. 2014. Czy do tego czasu państwo słyszeli coś na temat zdrowego żywienia, tego, że ludzie żyją dłużej, że nie chorują na raka, jak jedzą zdrowo? A czemu państwo sprzedają ludziom za ciężkie pieniądze taką beznadziejną chemię? Jestem ciekaw, bo to jest ten typ człowieka, jeśli chodzi o tych właścicieli, że na co oni zwalą winę? Bo na pewno nie powiedzą, że to ich wina, że oni kupują słabe składniki i tak dalej. Na coś na pewno zwalą winę. Schodzi z miną niezbyt wesołą. Już wiemy, że nie będzie fajnie. Coś leży, chustka, nie tak, no cokolwiek. I się zaczyna. Są przekleństwa.
pod naszym adresem. Nie jestem tak. Te kelnerki mają zajebistą pracę, naprawdę. Wstają rano z myślą, że pójdą do pracy, gdzie je ktoś wyzywa, gdzie je ktoś nakrzyczy, powie, że do dupy w ogóle robią i nic nie umieją. Super, mega, naprawdę, super. Jak na przykład, jak mówią. A to, że ja po prostu nie muszę się non-stop uśmiechać czy non-stop kłaniać, po prostu mi się wydaje, to dziewczyny powinny powiedzieć dzień dobry, a nie ja wchodząc do pracy, ja mówię dzień dobry. A co to kurwa jest za różnica? Co jest za różnica? Przepraszam bardzo. Czemu to one powinny mówić dzień dobry, a nie ona? To co? W ogóle na czerwonym dywanie powinni ją tutaj wprowadzać do tego lokalu. Ale szybko, raz, dwa. Masz ci los. Czy ja coś zrobiłam nie okej? No na pewno coś zrobiłam nie okej. Na 100% zrobiłam coś nie okej. Może za mało, nie wiem, no może za mało, nie wiem. A przydałoby się dowiedzieć. Tak, no przydałoby się dowiedzieć, tylko że to jest takie bezrefleksyjne, typowe babsko, które uważa, że wie wszystko najlepiej, ale nie przyzna się do żadnego błędu, bo przecież ona, jakie błędy, gdzie? No i ogólnie to, co ja robię. Kto wpadł na pomysł tej koszmarnej polędwicy wczoraj, żeby ją uklepać? Szefowa? Tak, bo szefowa w niedzielę ją marynowała. A powiedzcie mi, czy marynuje się polędwicę? Nie, ogólnie nie. No mamy robić tak, jak jest. Tak, jak każe. Ale ona każe robić polędwicy kotlet schabowy. Bez, nie, no już bez przesady, przecież wow. Widzisz, że twoja będzie lepsza na tej masełku? Nie stresuj mnie, proszę cię. Nie stresuj się, ani mnie. Nie wiem. A jak ona... Ten właściciel przynajmniej nie zrobił z tego kotleta, nie ubił w ogóle tego. To już jest dobry znak, nie? To ja się założę, że obie polędwice będą niedobre, ale tego szefa będzie troszkę lepsza. Ja mogę zrobić zdjęcie, bo ja w życiu czegoś takiego nie widziałam na własne oczy. Jest. W dodatku wszystko mogli robić po swojemu. Jest mocno zesmażona na spalonym maśle, bo widać, że masło jest spalone. Szef to już w ogóle pojęcia nie ma. Aha, czyli jednak szefowa zrobiła lepszą, tak? Czyli się pomyliłem całkowicie. Nie mam rad, nie mam wyczucia. Mogę cię prosić, Zdzisławo, możesz mi powiedzieć, co to jest? Smalec. Ze smalec czy tak. Kurki? Nie, smalec ze skwarkami. Tak? Tak. Mm. A to? To jest sos od golonki. W życiu nikt nie widział takiego sosu. Mniam, naprawdę mniam. Żona się wtrąca w taki sposób, że one w ogóle nie mogą gotować, bo jak wchodzi, to całe drżą. I nie zna się na kuchni, pokaże im robić takie o, kiśle, zajzajery. Pani Zdzisławo, ja panią bardzo proszę, 20 lat, jak można zrobić taki sos kurkowy? Niech pani powie, ale ja go nie robiłam. Gdzie ona się uczyła uczyć? Gdzie ona się uczyła gotować na przykład, że wydaje polecenia kucharkom? Ta śmietana nadaje się tylko i wyłącznie do wyrzucenia. Proszę przeczytać o tej śmietanie. Połączenie maślanki, tłuszczów roślinnych, zawartość tłuszczu 15%, woda, skrobia modyfikowana, stabilizatory. To jest śmietana? Jest, jaka agresja, widzieliście jej minę? I to, jak ona ma na tym gotować? Śmietana, to jest sam tłuszcz. 20 lat temu gotowano lepiej. Niech pani tu więcej, pani Zdzisławo, nie wchodzi. Nie wiem, mnie się jakoś nikt nie boi, na kuchni się mnie nie boją, po prostu mówią tyle, co mówią. Tak, tak, nie boją się wcale, mimo że zostało już udowodnione wcześniej. Boże święty, nienawidzę takich ludzi, naprawdę, nie cierpię po prostu takiego podejścia. A swoją drogą śmietana, która ma tylko 15% tłuszczu, to jest wow. Ale zawsze jest źle, no taka prawda jest. Jestem po prostu niedoceniona. Jak ja przyszłam, jak ja gotowałam rosół. Wrzucałam marchewkę, seler. Nie, tak nie ma być. Ma być włoszczyzna w paski. Było tak. Dziewczyny, jak to wygląda z waszego punktu widzenia? Z daleka, jak oglądacie kuchnię i... I co? Teraz wynika na to, że one się nie boją, tak? Praktycznie wszystkie tam płaczą, ale ta właścicielka nadal twierdzi, że one się nie boją. Że to dla nich jest taki pikuś o tym mówić. No kurde, nie jest. Violeta, jak jest z całą kuchnią? Jak to wygląda? Dlaczego dziewczyny, ona płacze? Co się dzieje? Przez atmosferę. No pokój, no jedna zmiana ogólnie gada na drugą cały czas. I szefowa to wszystko słucha, gada jednej zmianie, drugiej zmianie i cały czas powstają jakieś plotki i niedomówienia. I to ta właścicielka cały czas jest problemem. Ona skłaca? Skłuca? Skłucuje? Skłuca. nie wiem jak zapominamy, jak mówić po polsku. Ona wpływa negatywnie na cały zespół. Dużo rzeczy mówią. Tak jest moje zdanie. I po prostu chyba niepotrzebne te rzeczy mówią. Bo nie wiem, skąd one są to wysały. Aha, czyli zostajemy przy tym, że to nieprawda jest, tak? Czyli to po raz kolejny zero autorefleksji. Zero. Ja widzę, że ty jesteś najrozsądniejszą osobą na kuchni. Wydajesz mi się mądrą, tak.
Powiedz mi, co zrobić, żeby to wszystko uspokoić? Chciałabym, żeby szefostwo w nas uwierzyło. W nas, jako ludzi, jako kucharzy. Jako tak, zaczęło się razem z nami uśmiechać. I nie wtrącało się na kuchni przede wszystkim. To chyba by było też przyjemne, myślę. To za dom wariatów. Mów mi, bo ją... Nie, ja bym wolała być sama. Przynajmniej robię tak, jak ja chcę, po mojemu. I najwyżej, jak szefowi nie będzie smakować, to powie. Źle zrobiłam. Dobrze, ty na jutro mi przeszykujesz następujące danie. Ja myślę, że te kucharki tak teraz temu szefostwu wjechały na ego, że to będzie po prostu obraza majestatu. A zresztą, nie będę się denerwował. Wszystko wiadomo, kto jest winien za całą tą chałę w tym miejscu. Okazało się, że szefowa i szef. Kucharki jutro pokażą, co potrafią. Mówią, że potrafią gotować, a ona im wszystko psuje. Czy tak będzie? Na stole. Się okaże. Od samego początku tak myślę, że tak będzie. Że to po prostu szefowa i szef wszystko tam pieprzą. Już się zastanawiamy po prostu, co będzie dalej. Już oglądałyśmy nawet ogłoszenia o pracę. Podziękowania. Ty zapierdzielasz. Przychodzisz o godzinie drugiej, one jeszcze nic nie mają zrobione. One się wyrobić nie mogą. Siedzą dolą i palą. Mówiłem, obraza majestatu. To po prostu ego tak ucierpiało, że ta kobieta się nie podniesie. Wóz albo przewóz. Dziś wszystko się rozstrzygnie. Szefowie zgodnie z obietnicą próbują trzymać się z daleka, zaś kucharki dać z siebie wszystko. W czym pomóc mają świeże produkty i tradycyjne kaszubskie przepisy. No wygląda to jak na razie bardzo, bardzo ładnie. I pewnie teraz Magda Gesser tu przyjdzie i powie, że no w sumie kurde zajebiste. Coś by tam pozmieniała, ale generalnie, że spoko. Może wtedy knajpa pójdzie. Oczyścimy trochę atmosferę, zrobimy czary-mary, wejdziemy do środka, uśmiechniemy się i zaczniemy pracę od podstaw. Na dobry początek czekają przystawki. Prócz ryb w różnej postaci, także klasyczna galareta. Kurde, nie wiem, czy ja bym to tknął w ogóle. Nie wiem, czy bym to zjadł. Jak myślicie, co myślę? Myślimy, że pani smakuje. Poproszę kuchnię. Proszę bardzo. Ja pierniczę, jaka tam jest duża ekipa. Ja się nie dziwię, że oni wychodzą ciągle na minusie co miesiąc, jak tam pracuje z 500 osób. Że macie kucharki, które potrafią bardzo dobrze gotować. I że niedocenianie tego i zakłócanie ich pracy jest wysoko naganne. Pracowało nam się dobrze. Rano bez szefowej. Daliśmy radę. Jestem z siebie dumna, jestem z Violety dumna. Jak trzeba było zaklepać te kobiety, żeby nie było widać ich talentu? No, to jest dobre pytanie akurat. Jakim kuźwa cudem, skoro wszystko, co zrobiły teraz, to Magdzie Gessler, a wcześniej jak była ta szefowa, to nic im nie smakowało zupełnie. Przekąsek wy tutaj macie dużo, tylko najgorzej, że nie w karcie, a w szafce. Więc one wejdą do karty, bo robicie je znakomicie. Ale tematem przewodnim tego miejsca jest łosoś. I pstrąg. Będą połówki łososia na dwie osoby, pieczone w śmietanie i koprze, w miodzie i musztardzie. O matko boska, takie połączenie smaków. No na pewno to nie będzie kuchnia dla każdego. Od razu trzeba nakreślić jasno. Czy podobają wam się zmiany? 100% jest strzelone chyba w dychę. Podobają mi się właśnie, że są wprowadzone rybki w takiej postaci, na świeżo i na przetwory, czy jak to tam pozwać. Plan jest taki. Załoga jedzie cała na zabawę. Na zabawę? A jak ta knajpa będzie się nazywać? Ona cały czas się będzie nazywała tam Jurand, czy jak to tam się nazywało? Bar u Juranda? Ja nie wiem, co ja oglądam. Na Marsa, niedługo ludzie tam polecą. To jest kapsuła, w której się musicie pomieścić, żeby tam wystartować, tak? No to ja będę trzonem! Ładujemy się na nią. Ja jestem trzonem na środku i mnie się trzymać. Na Janinę! Dziwna zabawa. Trzeba przyznać, że to jest akurat takie... Po co to komu? Ekipą, która ma w sobie potencjał. Ty, ale poważnie my się zmieścili wszyscy na tym? Kto? Rakieta na Marsa wystartowała. Tymczasem w innym zakątku galaktyki. Dzisławo, czujesz się przegrana, że coś się... O Jezu, i ta będzie pewnie znowu płakać, znowu będzie mówić, że nie, no tamto to nieprawda, to nie, na pewno tak nie jest. Co ją? Oni muszą się czuć komfortowo, muszą się czuć okej. Okay. Widocznie nie wiedząc o tym, po prostu stosowałaś taką presję. Widziałam takie przerażenie w oczach i strach tej szefowej kuchni, która naprawdę jest dobrą szefową.
że coś musiałaś zmajstrować przez ten czas. Ona nawet nie patrzy na Magdę Gessler, ona patrzy gdzieś indziej w ogóle, bo widać po jej minie, że ona się nie zgadza z tym nadal. To jest moja restauracja, ja ją postawiłam i nie pozwolę sobie. No ale postawiłaś sobie. I zwaliłaś. No i zwaliłam, ale nie będę się wtrącać, ale nie mogę tam być. Ale o to chodzi, że ty nie potrafisz się nie wtrącać. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. I nadal zostaje ten sam problem, czyli ta szefowa, która nie da sobie wmówić nic. Nie może mówić, bo ma na razie w buzi koszyk. Walki o przetrwanie. Mogę? Podawać. No. Nie pamiętam tylko to wejście i tą pomarańczową siatkę. A potem nie wiem. Odcięło ją. Już nic więcej nie pamięta, tylko jak się obudziła. Drzewa do drzewa? No walczy sama sobą, ale walczy. O Jezus. Ja pamiętam, że jak byłem mały i byłem w takim parku linowym, przeszedłem parę metrów nad ziemią oczywiście, gdzieś tam wysoko i generalnie się rozpłakałem i kazałem, żeby mnie stamtąd ściągali, bo dostałem jakiegoś takiego, wiecie, jakiejś takiej paniki. Ja wiecie, z powrotem na deskę, bo inaczej damy rady. Trzymajcie. Żyjemy. I odkładaj tu sprzęt. Dawaj, podkręcamy. Dawać. Brawo, udało im się przez siatkę przełożyć jakieś koszyki. Mega zabawa. Będzie zamknięcie czasu. Janinka, dać radę. Co? Tu nie spadnie bardziej niżej ziemi. O, Janina, kładź się. Dajemy. Ta jaką ma równowagę, nie? Tamte upadają w ogóle, turlały się ledwo, a ta se idzie po prostu. Nie wiem, jakaś myśl o firmie, że ja muszę to zrobić dla tego Jurandę, żeby z całą załogą. Myślałyśmy, że się podda, taka jest prawda, ale dała radę i byliśmy w szoku, jak już po prostu na końcu szef chwycił ją i zniósł po prostu na sam koniec. Czemu myślałeś, że się podda? Czemu jej źle kibicowały? Tak wszystko tak spadło, tak inaczej się czuję. Oczyszczające emocje przeżywa również Zdzisława. Ciebie tam nie ma, możesz dozorować, możesz sprawdzać wydawane dania. Oczywiście. W każdym razie tak, żebyś się nauczyła tego wszystkiego, co ja im daję dzisiaj. Ale daj im się popisać, pokazać, czy potrafię. Dam, nie będę się w to w ogóle do mnie wchodzić. Tak, ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę, że ona odpuści tak po prostu. Zdzisława przede mną nie potrafiła się przyznać do własnych błędów. Może wreszcie zrozumie, że jej agresja i brak sympatii dla zespołu jest powodem klęski tego miejsca. Nadal to do niej nie dotrze. Zostało 14 minut odcinka i jestem pewny, że to do niej nie dotrze. Myślę, że szefowa nasza się zmieni. Na lepsze. Jestem wręcz tego prawie że pewna. Dłużej czekać się nie da. Czas przeprowadzić rewolucję. Kurde, ale to tam cała załoga sprząta i ozdabia tą knajpę. Zawsze była jakaś taka ekipa, która wchodzi i oni coś tam zmieniali. A tutaj widzę, że wszyscy zaangażowani. I pracuje jak dobrze naoliwiona lokomotywa. Hej, hej. No i co? Jak zmiany? Podoba się? O matko, te zasłony. Ale to rozumiem, to ma być jakaś taka tradycyjna knajpa, także jak najbardziej te zasłony jednak pasują, ale są okropne. A pan co tu robi na kuchni? Miał pan tu nie być? No ja co tak tylko. Te pieczarki się duszą na klarowanym maśle. Ja tutaj olej wlałam. Boże, dlaczego nie to? No bo tutaj jest taki stres. Ale przecież nie ma szefowej. No, szefowa jest, ale rano przyjechała. Dobra, ale to ten stres spowodowany szefową to też nie może być tą teraz wymówką dla niej. Proszę natychmiast, masz sklarowane masło, tak jak prosiłam? Tak. To od cholery, dlaczego mi robisz pieczarki na oliwie? Cały smak pieczarek i masła w łososiu od tego się zaczyna, no. Kobieto, jeszcze raz, to proszę, out. Ogólnie tak szczerze, to we mnie to jest tak ciężko dotrzeć do wszystkiego. Tak. No to pora się chyba wziąć w garść, bo ona ma być szefową kuchni, przypominam. Znaczy co, Wiola jest histeryczką. Histeryczką niesamowitą. Myślałam, że one nie mogą z szefową pracować, bo szefowa, wiadomo, krzyczy, po swojemu chce.
Myślałam, że jak je rozdzieli, to może będzie inaczej. Ona ma dobry smak? Ona ma bardzo dobry smak. No to po prostu ty jesteś ty menadżerem kuchni, ona szefem kuchni, możemy tak zrobić. Kurde, no może po prostu za mało czasu tam minęło w tej knajpie, żeby ta atmosfera, tak wiecie, przerzedziła się trochę. Ale no tam są straszne problemy z atmosferą, to na pewno. Wszyscy na siebie źle po prostu wpływają. Która ma przytomny umysł, czasami powstrzymuje twoje histerie. Ponieważ jesteś potwornie pobudliwa, brałam ją, bo ona to najbardziej kocha, przeżywa, jest tu najdłużej. I mam nadzieję, że będzie potrafiła utrzymać porządek emocjonalny. Ręce wszystkie do góry chcę zobaczyć. Zamykam oczy. Wszystkie, a nie jedną tylko. A poza tym ta menadżerka nie podniosła. A co, ona się nie zgadza z tą decyzją, żeby była menadżerką? Ale ona nie jest nauczona się zajmować towarami. O. Pora nareszcie zająć się kolacją, czyli pstrągiem z boczkiem i koprem. Pokaż, jak robisz. Koper, jak wkładamy do pstrągów, to nie siekane, tylko gałązki. Na przyszłość. Tak. Kurde, tak żeby rybę nadziewać boczkiem, to że to musi być dobre, nie? Ale to nie wpadłem na to. Z żółtkami, przecierem i cebulą. Cebula zawsze musi być słodka. Najlepiej, jeżeli cebula jest siekana ręcznie i mechanicznie. Mechanicznie najczęściej po przeróbce mechanicznej cebuli. Cebula jest gorzka. I to jak gorzka, szczególnie ta nasza rodzima Polska. A dobra, bo mechanicznie, jak się mechanicznie ją rozdrabnia, to jest gorzka. A co jak na przykład mamy takie coś, gdzie się wkłada cebulę i robi się takie, pada na, robią się kostki na przykład. To wtedy to jest mechanicznie czy ręcznie? Będzie gorzka? Magda Gessler osobiście kontroluje też powstawanie lokalnych przystawek. Żeby one były jakby panierowane, tak? Nigdy nie zostawiamy takiego doła, bo to nam nigdy chwały nie przyniesie, to dużo droższe nie jest. Masz zupełnie inne danie, popatrz. Jezu, bez kitu, to tak wygląda dobrze. Naprawdę, to wygląda dobrze, a to jest dosłownie ryba z farszem. Przystawki bardzo smakują mi te śledzie, zwłaszcza po kaszubsku, taka typowa przystawka kaszubska. Fajna jest ta pasta łososiowa. Bardzo dobra ryba w galarecie, delikatna. Swoją szansę dostaje wreszcie łosoś. Idziemy! Nie no, zarąbiście to wygląda. Tylko pytanie, czy to się utrzyma? Na razie tam jest Magda Gessler, no nie? A jak ona wyjedzie na te 4-6 tygodni, to skąd na przykład wiadomo, że po tygodniu czy dwóch tej właścicielce się nie odwiedzi i znowu zacznie maczać palce tam na kuchni? Pamiętam, że zostawiłam to miejsce odczarowane, wesołe, smaczne, różowe, pełne zapachu ryby, łososia, dań kaszubskich. Czy ta radość jest tam w środku? Czy są tak dobre dania, jakie zostawiłam? I czy są tam jacykolwiek klienci w ogóle? Dobre. Dzień dobry. O, mamy sklepik. Jak idzie sprzedaż? A powiem pani, że dobrze. Znaczy się, dzisiaj sprzedałam okonia, rybkę wędzoną sprzedałam, pasta z makraliną idzie super w ogóle. Klienci są bardzo zadowoleni. A mój przepis w domu. O, na kuchni nie ma właścicielki, ale zanim przejdziemy do ostatecznego werdyktu, czy to się udało, sprawdzę, czy ten przystanek łosoś jeszcze jest. Kuźwa, naprawdę? Czajcie, przypominam, że ten gościu tam włożył 1,5 miliona i restauracja niestety, i to tak z tego, co widzę po zdjęciach, to tak kurde potężnie spłonęło, tak wiecie, nie, że spaliła się jakaś tam część. No to trochę szkoda. No na pewno jest lepiej jak było. Jakie jest wrażenie gości? Smakuje bardzo, nie? Bardzo, bardzo, jeszcze raz bardzo smakuje. Jest tyle fajnych przystawek, że aż nie do wiary, naprawdę. Pyszne. Będziecie mieli nawał. Pyszne jedzenie. No i najgorsze jest to, że wszystko jest smakowało, wszystko jest super i ta karczma się faktycznie chwilkę utrzymywała i spłonęła cała. Ja liczę tylko na to, że mieli potężne ubezpieczenie na tą knajpę.